Kochane dzieci, jest 1 czerwca, a to doskonały czas, żeby wyciągnąć rodziców na spacer, na taką piękną, słoneczną i pachnącą kwiatami łąkę, żeby poszukać pewnej cennej roślinki leczniczej, o której dzisiaj Wam opowiem. Oczywiście Wy będziecie oglądać ten film dopiero za kilka lub kilkanaście dni, ale to nie szkodzi. Cały czerwiec to jest wspaniały miesiąc, najwspanialszy, dlatego że kwitnie tak mnóstwo, całe mnóstwo roślin leczniczych, a właśnie większość roślin zbiera się tuż przed kwitnieniem albo w czasie kwitnienia. Także przez cały czerwiec macie najlepszy czas na zbiory. No i dzisiaj właśnie wybraliśmy się na taką przepiękną łąkę. Ptaki śpiewają, pachną kwiaty i pokażę Wam, o jakiej to roślinie dzisiaj chcę Wam opowiedzieć. Chodźmy na takie stanowisko, gdzie ona właśnie rośnie w bardzo dużej ilości. Ta roślina to oczywiście koniczyna łąkowa. Trifolium pratense, z rodziny motylkowatych. Ja już tutaj sobie uzbierałam do koszyka troszeczkę, ale spójrzcie na jej charakterystyczne cechy. Trifolium, czyli jak sama nazwa wskazuje, roślina ta ma trzy listki. Trifolium, trzy listek, trójlistkowa, widzicie? I na jej zielonych listkach znajduje się taka charakterystyczna plamka, jaśniejsza, biaława w kształcie strzałki. Trzy listki, a tutaj mamy kwiatostan tej rośliny. Kwiatostan składa się z kwiatów o kolorze różowo-purpurowym. I surowcem leczniczym jest właściwie całe ziele koniczyny. Dlatego zbieramy kwiaty wraz z tymi przylegającymi do nich listkami. Spójrzcie, tutaj już mam w koszyku troszkę uzbieranych. Oczywiście zbieramy zioła zawsze albo do koszy wiklinowych, czy takich z drewna, albo do papierowych toreb, żeby nam się kwiaty nie zaparzyły w czasie transportu. I po przyniesieniu do domu trzeba te kwiaty rozłożyć na szarym papierze, na jakichś płachtach, czy na kartonach. I suszymy kwiaty w miejscu przewiewnym, lecz zacienionym, nigdy na słońcu. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda dobrze ususzony już ten surowiec, czyli koniczyna wraz z kwiatami, ziele koniczyny wraz z kwiatami. No, mamy tu jeszcze babkę lancetowatą, proszę bardzo. Takie kępy roślin są bardzo bogate. Dziurawiec już tutaj. Jeszcze troszeczkę i będzie kwit, bo to jest 1 czerwca, no tak w drugiej połowie czerwca już jest najlepszy do zbierania. Ale teraz taka ciepła ta wiosna, może to nawet będzie szybciej. Ziele koniczyny ma cenne właściwości lecznicze. Jest to roślina o działaniu przeciwzapalnym, moczopędnym, oczyszczającym, przeciwobrzękowym, ale jedną z takich najbardziej znanych jej właściwości leczniczych to jest to, że nazywamy ją ziółkiem dla kobiet. Dlatego, że ze względu na bardzo dużą zawartość izoflawonów, ma ona takie właściwości. Izoflawony to są takie związki, które mają budowę bardzo zbliżoną do hormonów żeńskich, czyli estrogenów. I dlatego działają doskonale, poprawiając, przywracając równowagę hormonalną w organizmie kobiety. Za chwilkę Wam pokażę, co można z niej zrobić. Ale jeszcze jedną taką cenną, a mniej znaną właściwością koniczyny łąkowej jest to, że ona wspaniale wzmacnia i uszczelnia naczynia krwionośne. Także jest to cenna roślina lecznicza dla ludzi po udarach, dla ludzi, którzy mają tak zwaną sklerozę, problemy z pamięcią,
kłopoty z koncentracją, ze wszystkimi funkcjami mózgowymi, a także mają tak zwane pękające naczynia krwionośne, pajączki, siniaki, częste wylewy w oczach, co się objawia właśnie taką jakby krwawą plamą na białku oka. I o tych właściwościach i o tym, co można zrobić z tej koniczyny, zaraz Wam opowiem. Ja zawsze zabieram ze sobą na wszystkie spacery zielarskie taką księgę. Jest to atlas roślin leczniczych. Nie musi być taka, mogą być też takie kieszonkowe atlasy, żeby było można rozpoznać rośliny nawet po ich kolorach. No i tutaj właśnie w tej książce jest też opisana właśnie koniczyna łąkowa i właściwości. Koniczyna łąkowa była zawsze używana do tak zwanych ziółek piersiowych, czyli do mieszanek ziołowych, które mają działanie wykrztuśne, które mają działanie przeciwzapalne, chronią przed wszystkimi chorobami płuc, oskrzeli, ale też już jak jesteśmy chorzy, czy jest już to zapalenie oskrzeli, czy płuc, czy zaplegmienie, czy silny kaszel, to właśnie mieszanki ziołowe z koniczyną są wtedy bardzo pomocne. No ale w tej chwili chciałam Wam pokazać taką najważniejszą rzecz, którą się kobiety najbardziej interesują zawsze, jak o tym mówię podczas wykładów. To są takie proszki ziołowe, które mogą sobie zrobić wszystkie panie, które mają jakiekolwiek problemy ze sprawami kobiecymi. Jest to bardzo dobre i dla młodziutkich kobiet, które mają jeszcze takie nieregularne miesiączki, miesiączki bolesne albo nadmierne krwawienia miesiączkowe, jak też dla kobiet, które są w okresie przekwitania i mają te takie uciążliwe objawy z tym związane, a więc uderzenia krwi do głowy, takie rozchwianie emocjonalne, stresy, nerwice związane właśnie z przekwitaniem, bezsenność, ale też dla wszystkich innych kobiet, które cierpią na tak zwany PMS, czyli syndrom napięcia przedmiesiączkowego. Jak sobie zrobicie takie proszki, które Wam właśnie pokażę za chwileczkę, to myślę, że szybko te Wasze uciążliwe objawy miną, bo to zgłaszały naprawdę setki kobiet, które sobie te ziółka wykonały. No to może zacznę najpierw od tego. Tutaj mamy świeżo zebrane kwiaty koniczyny łąkowej. Niektórzy mówią koniczyna czerwona, no wiadomo o co chodzi, bo jest też koniczyna biała, ale to nie o niej dzisiaj ten odcinek. Chociaż też ma cenne właściwości lecznicze. A tutaj mamy już kwiaty koniczyny, które były zebrane w zeszłym tygodniu przeze mnie i już są prawidłowo wysuszone. Spójrzcie, jak wyglądają kwiaty koniczyny dobrze wysuszone. Widzicie, nie są brązowe, zachowały taki swój naturalny kolor, listki są zielone, one są całkowicie suche. Całkowicie już suche. Trzeba będzie je też rozdrobnić później do zrobienia jakichkolwiek tam mieszanek, do zaparzania i do zrobienia tych proszków. No więc przede wszystkim są nam potrzebne kwiaty czerwonej koniczyny i to możecie sobie wszyscy sami nazbierać. Drugim składnikiem tych proszków są szyszki chmielu. Szyszki chmielu, no to oczywiście będziemy zbierać dopiero we wrześniu, także ja mam zeszłoroczne, ale to wiem, że wielu z Was już uzbierało w zeszłym roku, a jak nie, to sobie możecie poprosić zaprzyjaźnionych zielarzy, czy podczas którejś z naszych targów sobie od nich właśnie to kupić. Tutaj mamy szyszki chmielu. Szyszki chmielu są bardzo aromatyczne. Mają w sobie taki żółtawy pyłek, to jest ta lupulina. I trzecim składnikiem do tych proszków jest niepokalanek pieprzowy. No niepokalanek pieprzowy to jest roślina, która nie rośnie u nas, ale wielu naszych rodaków podróżuje do Chorwacji, spędzają tam nawet wakacje co roku, więc nie ma problemu z tym, żeby sobie taki niepokalanek przywieźć. I tutaj mamy ziele i owoce niepokalanka pieprzowego. I teraz, kochani, żeby zrobić sobie takie opłatki właśnie dla kobiet, czy to tych młodziutkich, które mają jakieś problemy z cyklem miesiączkowym, czy kobiet w okresie przekwitania, to będą jeszcze nam potrzebne opłatki skrobiowe. To są akurat opłatki skrobiowe numer 5. I one mają takie dwie części. Mają denko i wieczko. O, spójrzcie, to jest denko.
a to jest wieczko. I one są zrobione ze skrobi ziemniaczanej. To nie jest styropian, chociaż niektórzy tak myślą. I widzicie, one tak do siebie pasują, że to denko wchodzi w to wieczko i możemy do środka nasypać potrzebne nam substancje. I teraz przepis na tą mieszankę jest taki. Bierzemy 50 gramów suszonych i rozdrobnionych kwiatów koniczyny. Tutaj już są te kwiaty koniczyny właśnie w tym słoiku ususzone i rozdrobnione. Tak to wygląda, więc 50 gramów suszonych kwiatów koniczyny, 25 gramów suszonych szyszek chmielu i 25 gramów niepokalanka pieprzowego. Trzeba te odważone zioła wsypać do młynka, takiego zwykłego młynka od kawy, tylko czystego, żeby tam nie było zapachu kawy. I robimy z tego drobniutki proszek, czyli musimy po prostu dokładnie zmielić te zioła. I ten proszek, już wymieszany w takim słoiczku, podpisujemy sobie fitohormony. Fitohormony, czyli hormony roślinne. Cudowny zapach się tutaj unosi z nad tego słoiczka, pochodzący właśnie od koniczyny, chmielu i tego niepokalanka pieprzowego, bo każdy z tych ziół jest bardzo aromatyczny. Koniczyna najmniej, ale też przebija się delikatny jej zapach tutaj. I teraz, jak już mamy właśnie w takich proporcjach zmieszane te rozdrobnione zioła, to napełniamy sobie te opłatki w ten sposób, że nabieramy małą łyżeczką ze słoika ten proszek ziołowy i wsypujemy do tego denka. Trzeba to sobie tak porządnie uklepać. O, czyli tyle, ile wejdzie do takiego opłatka numer 5. Ten nadmiar lekko tak obsypać. I teraz przykrywamy tą kapsułkę wieczkiem. O, i mamy już tutaj odpowiednią ilość do zażycia. I zażywamy, zaczynamy od takiej porcji 3 razy dziennie po takim jednym opłatku. I jeżeli po tygodniu nasze objawy się nie zmniejszą, no to przechodzimy do troszeczkę większej dawki, czyli 5 razy dziennie po jednym opłatku. Ale większość kobiet, które to sobie zrobiły i zażywały, twierdzą, że już po tej pierwszej małej porcji, czyli 3 razy dziennie po jednym opłatku, znikają wszystkie objawy, te uciążliwe objawy menopauzy. Także wreszcie można spokojnie spać, nie ma nerwicy, kończą się te uderzenia gorąca do głowy. Młode dziewczyny też mogą to zażywać, jeżeli mają właśnie trądzik młodzieńczy, syndrom napięcia przedmiesiączkowego, czy właśnie nieregularne cykle. To też przepięknie reguluje ich naturalną gospodarkę hormonalną. Także i dla młodych, i dla tych kobiet w średnim wieku. No a teraz opowiem Wam, jak można sobie korzystać z samego ziela koniczyny. Otóż samo ziele koniczyny też jest wspaniałe. Jeżeli nie macie pozostałych składników, a chcecie na już coś zrobić, no to szybciutko trzeba pójść na łąkę, nazbierać sobie te kwiaty koniczyny, wysuszyć je, to trwa około tygodnia. Po tygodniu będą suchusieńkie, o, tak jak moje, aż takie szeleszczące. Rozdrobnić je i wtedy należy je po prostu zaparzać. 1 łyżka suszonych kwiatów koniczyny, rozdrobnionych suszonych kwiatów koniczyny, zalana szklanką wrzątku. Przykryć, odstawić na 30 minut i pijemy to 2 razy dziennie po jednej szklance takiego naszego naparu ziołowego. Tak samo mogą pić te młodziutkie kobiety, które sobie chcą wyregulować cykl miesiączkowy, kobiety, które mają syndrom napięcia przedmiesiączkowego, który nieraz jest bardzo uciążliwy i potrafi trwać aż od owulacji do następnej miesiączki. I kobiety, które są w okresie przekwitania. Więc to tak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o zaparzanie. Ale kwiat koniczyny czerwonej, w ogóle ziele koniczyny, jest też wspaniałym środkiem, który używa się na wszelkie zmiany skórne. Napar robimy dokładnie tak samo jak do picia, czyli łyżka suszonego ziela na szklankę wrzątku. Tylko jeżeli będziemy chcieli sobie zrobić, chciały właściwie panie, zrobić sobie kąpiel czy nasiadówkę, no to musimy troszeczkę więcej wziąć. Czyli powiedzmy 3 łyżki suszonej koniczyny i 3 szklanki wrzątku, albo nawet więcej, jeżeli chcemy sobie to wlać do wanny i zrobić kąpiel. Jak to działa na skórę? Otóż jeżeli mamy skórę szorstką, popękaną, z jakimiś wykwitami, wypryskami,
trądzik młodzieńczy, trądzik różowaty, cokolwiek. To po prostu, jak zaparzymy sobie taką porcję łyżka na szklankę wrzątku i jak to już lekko się zaparzy przez tygodnia, czyli minie pół godziny, to możemy to używać do okładów. Czyli robimy sobie okłady, bawełnianą szmatkę namoczyć w tym naparze i przykładamy właśnie na te miejsca objęte trądzikiem. Albo przemywamy skórę w tych miejscach, gdzie ona jest taka szorstka, chorobowo zmieniona. Doskonale też działa w razie oparzenia, nawet oparzenia słonecznego. Więc jeżeli wyjedziecie na wakacje i ktoś po prostu nierozsądnie gdzieś tam zaśnie na słońcu, to najlepsze lekarstwo jest pod ręką, dlatego że koniczyna kwitnie aż do września i zbieramy ją w zasadzie od czerwca do września. Więc jeżeli nic nie macie, no to po prostu wyjdźcie sobie na łąkę i nazbierajcie koniczyny i nawet nie czekajcie, aż ona wyschnie. Tylko wtedy wziąć, zaparzyć 3 łyżki tych świeżych kwiatów, zaparzyć 3 szklankami wrzątku i robić takie kompresy właśnie na tą oparzoną przez słońce skórę. Do nasiadówek tak samo. Zrobić odpowiednią ilość, wlać ten już leciutko ostudzony, ale jeszcze ciepły płyn i robić sobie nasiadówki codziennie wieczorem przed snem. Przy upławach, przy świądzie, przy różnych schorzeniach zewnętrznych narządów płciowych. Doskonale działa łagodząco, przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo. No to tak o tych takich właściwościach naparu z koniczyny. Ale jeszcze mówiłam Wam na początku, że koniczyna czerwona jest też świetnym ziółkiem, które wzmacnia i uszczelnia naczynia krwionośne. No i tutaj już warto by było zrobić z niej nalewkę, dlatego że tutaj nalewka działa o wiele lepiej niż napar. No i przepis na nalewkę z kwiatów koniczyny jest następujący. Bierzemy pół szklanki rozdrobnionych kwiatów koniczyny, wsypujemy do słoika i wlewamy tam 400 ml wódki, czyli alkoholu etylowego 40%. I teraz to musi się macerować przez 2 tygodnie, czyli codziennie oczywiście wstrząsamy tym zakręconym słoikiem, on sobie stoi gdzieś w ciemnym miejscu i po 2 tygodniach należy to przefiltrować przez białą, czystą szmatkę i przelać do butelek z ciemnego szkła. I taka nalewka wspaniale wzmacnia i udrażnia naczynia krwionośne, a zwłaszcza naczynia mózgowe. No więc dla wszystkich ludzi, którzy są po udarze, którzy się skarżą na te uporczywe takie piski w uszach, trzaski w uszach, syczenie i różne tam takie właśnie problemy z tym hałasem w uszach. Najczęściej przyczyną tego stanu są przytkane, niedrożne naczynia krwionośne właśnie mózgowe. I jak zaczniecie pić taką nalewkę, no to zobaczycie, jak szybciutko ten stan będzie się Wam poprawiał. Oczywiście no, nie ma cudów, no, trzeba tutaj regularności, systematyczności, no ale niektórzy mówili mi, że efekty są bardzo szybko. Inni, no, jak stan jest bardziej zaawansowany, to będą musieli poczekać dłużej. Ale myślę, że jednak każdy powinien spróbować, no bo w zasadzie nie ma na to innej rady. I taką nalewkę z kwiatów koniczyny czerwonej zażywamy 3 razy dziennie po 10 ml w takim większym kieliszku wody lub w pół szklanki wody i można dodać do tego miód. Także nalewka z koniczyny czerwonej doskonale wzmacnia i udrażnia naczynia krwionośne. Słodziutko. Suszone kwiaty koniczyny możemy używać też do tak zwanych mieszanek piersiowych, jak Wam mówiłam na początku. Tak to się kiedyś nazywało, ziółka piersiowe. A więc one odflegmiają, doskonale się potem odkrztusza. I wtedy możemy połączyć ziele koniczyny z miodunką plamistą, z pokrzywą, ze skrzypem. Pamiętacie, jak Wam mówiłam o takiej mieszance, która regeneruje tkankę płuc po różnych chorobach. Po gruźlicy, po słynnej chorobie, która ludzi dręczyła przez ostatnie 2 lata. No, bardzo ładnie regeneruje tkankę płuc. Można dodać do niej jeszcze koniczynę. W tym roku, jak już wiecie o niej, jak ją sobie uzbieracie. Można dodać, można połączyć koniczynę z zielem podbiału, można połączyć z porostem islandzkim.
No to są wszystko zioła powlekające i powodujące o wiele łatwiejsze odkrztuszanie. Także to tyle na temat tak zwanych mieszanek piersiowych. Ale też używało się koniczynę od zawsze do mieszanek żołądkowych. Czyli jak ktoś ma zapalenie błony śluzowej żołądka, nadżerki, ciągłe biegunki albo biegunki na przemian z zaparciami, krwawienia z przewodu pokarmowego, to koniczyna też będzie wspaniałym ziółkiem do takich mieszanek. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o tym, jaki jest skład koniczyny, to oczywiście zapraszam, wejdźcie sobie na stronę pana doktora Henryka Różańskiego i tam dokładnie wszystko jest opisane, jakie składniki czynne zawiera koniczyna, jakie flawonoidy, wszystko jest wymienione, jak ktoś jest bardziej zaciekawiony, ma taką naturę badacza. Warto też sobie wydrukować, czy tam zapisać do notesu, żeby wiedzieć na przyszłość. Jeżeli chodzi o te cenne właściwości koniczyny, no to w zasadzie to już wszystko. Jest też koniczyna, jest też druga roślinka, koniczyna biała i ona też ma cenne właściwości lecznicze. Częściej się używa do takich mieszanek do kąpieli czy do nasiadówek, zwłaszcza dla kobiet na piękną skórę, ale to już chyba o niej nagramy oddzielny filmik. Bo bohaterką dzisiejszego filmiku jest właśnie koniczyna czerwona.